Paneczko, tym razem Crank Brothers Candy 11, pedały od Crank Brothers, bardzo luksusowe, najwyższy chyba model praktycznie. To są używane, ta jedenastka, która tu powinna być, się starła, ale poza tym nie czuję żadnych luzów, wszystko chodzi pięknie, kupiłem je w dość atrakcyjnej cenie. Tu jest jakiś napis. Z tego co wiem, to ta część środkowa jest tytanowa. Część zewnętrzna jest aluminiowa, dlatego się troszeczkę starła. Tu jest na śrubę, tu też są śruby. Zobaczmy drugi. Tutaj też nie czuję żadnych luzów. O, tutaj coś też troszeczkę. Może kwestia przykręcenia. Tutaj nie ma żadnych luzów. Tutaj trzeba będzie chyba rozkręcić i dokręcić go, bo milimetr, naprawdę milimetr, coś tam słychać. Nowe wyglądają dokładnie tak. O tak. Widzicie, jest tutaj jedenastka, która została już starta. I zobaczcie, jaka jest cena tych pedałów. Kurczę, to chyba najdroższe pedały, jakie kiedykolwiek miałem. To jest sklep. Sklep Zenna. Także tak one wyglądają. Zobaczmy, jaka jest specyfikacja tych pedałów. Waga 226. Zaraz zobaczymy. Oś 6, grade 6, czyli tytan. Zacisk tytan. Korpus aluminium. Wnętrze kołnierza też tytan. 5 lat gwarancji. Maksymalna waga 90 kg. O, widzicie. Ile tu było? 226 gram. No, zostaje nam zważyć te pedały. Zobaczyć, jak ciężkie są. Pedały, pedała. Odmiana. Źle odmieniam, no ale trudno. O, i zmieńmy na gramy. Wyzerujmy. 0. 1. 118. I 2 137, no trochę więcej jest niż podane na stronie. Drugi też waży 118, tak. 2 razy 118 wychodzi 137, 136. No to waga też nie jest zbyt dokładna. No taka jest waga tych pedałów. Zobaczmy jeszcze wymiary. Więc tak. Ale widać z bliska, że to jest tytan. Zobaczmy wymiary. 7,5 cm i 10 cm do końca osi. I w tym miejscu 6 cm. Już tak to wygląda. Najdroższe pedała, jakie miałem. Ciekawa sprawa. Kręcą się bardzo fajnie, płynnie. Jedyne co, to trzeba chyba tego rozkręcić i ten milimetr, naprawdę, nie wiem czy to widać, milimetr luzu zniwelować. To tyle. Dzięki za oglądanie. Na razie.